Dzisiaj oczywiście jesteśmy w Klubie Seniora przy Radiu Osiedla Tysiąclecie. Mamy dziesięciolecie klubu, który prowadzę od 2014 roku i oczywiście Światowy Dzień Seniora. 10 lat mojej takiej pracy społecznej z seniorami, tak? W międzyczasie co jeszcze mogło się zmienić? No tutaj dalej to istnieje, dalej robimy różne spotkania z seniorami, a w międzyczasie jeszcze oczywiście zostałam przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów przy Panu Prezydencie, także myślę, że dużo się zmienia, ale idziemy ku lepszemu, więc dzisiaj taka uroczystość, podkreślenie i oczywiście gości i Radę Seniorów, którą reprezentuję, też uczestniczy w dzisiejszym spotkaniu. Takich imprez było bardzo dużo, naprawdę każde jedne, które były dla seniorów i bardzo dużo wieczorków też było, więc seniorzy naprawdę są bardzo szczęśliwi, a tym bardziej, że lgną do nas. U nas jest atmosfera taka rodzinna i o to tutaj wszystko chodzi. Wyciągajmy tych seniorów, że tak powiem, z domów i niech zobaczą, jak można pięknie się włączyć w to wszystko. Będą występowały dzieci z przedszkola numer 8, maluszki. Będą dziewczyny z klubu Horyzont, oczywiście trzy zespoły śpiewaczy, które 10 lat temu ze mną otwierali ten klub. Oczywiście będzie tort z pięknymi fontannami. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas przy wspólnej biesiadzie. Ciągle iść, tak bez końca.